Witam, witam gorąco w wojnie krwi w Edir na złych wyborach. Oczywiście jesteśmy już tutaj na finiszu. Pójdziemy jeszcze do Falbesona. Pokażę wam, jak to cały quest wygląda. Tutaj będzie bardzo ciekawa scena i możliwość zdobycia broni. Ale po kolei. To nasz zwiadowca? Spytała wyraźnie zdziwiona królowa, obracając się w siodle w stronę Reinarda. Ten pokręcił przecząco głową. Ciekawe. Gascon, wybierz kilku swoich ludzi, takich, co nie rzucają się w oczy. Niech zobaczą, kto tam dmie na sygnał. I do kogo. Zwiadowcy wrócili po chwili z raportem. Na okolicznej polanie rozbili obóz żołnierze w edirńskich mundurach, przepasanych czarną szarfą ze złotym słońcem. Dowodził nimi niejaki Falbeson. Wiem, co to za jeden. Wtrąciła się Raila. Falbeson przeszedł na stronę wroga pierwszego dnia wojny wraz z całym oddziałem. Pani, taka okazja może się znów nie nadarzyć. Ukażmy tych zdrajców. Musimy wysłać jasny sygnał, o którym usłyszy cała północ. Od Jarugi po Góry Smocze. Zawołała królowa. Ten, kto kolaboruje z najeźdźcą, zapłaci za to głową. Szykujcie wojsko do ataku. Raila skinęła głową, wyraźnie zadowolona. Lyryjscy żołnierze otoczyli wskazaną przez zwiadowców polanę. Chwilę potem niebo przecięła płonąca strzała, dając sygnał do ataku. Licznik odwrotu. Zdrajcy Edirn. No tutaj bardzo ciekawy quest z Falbesonem. Świetny, naprawdę świetny. I wiele można się nauczyć. Co? Królowa Mewe? Do broni! 101, 102, 103. No, ta karta była już kiedyś w przeciekach, nie? Falbesona. Czyli tu mamy skróconą. Przestań gadać, wyciągaj broń! Sto pięćdziesiąt dwa, 154. No to wiesz co? Już chyba po ja tobie. Tak teraz patrzę. Marnuje się w wojsku. No to sobie całą armię wyciągnę. No ale to tam. Luzik bluzik. Przylutuję. Wskaż mi cel. 5. No jeszcze Wagenburga tutaj. Znowu Ustawa Falbesona. Czy to jest takie łatwe? Ten człowiek wiele przeszedł. Co mu to odpadnie? Na twój rozkaz. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Mądry wybór. Dobra, to GG. Pani, pani litości, oddajemy się. Zdrajcy zmuszeni do uczciwej walki musieli uznać wyższość lyryjskich żołnierzy. Mewe własnoręcznie strąciła Falbesona z wierzchowca, po czym zerwała mu przyłbicę. Twarz, którą zobaczyła, budziła raczej współczucie niż nienawiść. Falbeson był stary i schorowany, o czym świadczyła jego pokryta liszajami cera. Rycerz z trudem dźwignął się na kolana, po czym wyciągnął dłoń w błagalnym geście. Pani, znaj litość. Nilfgaardczycy zmusili mnie do zdrady, grozili torturami. Mewe czuła na sobie wzrok żołnierzy. Czekali na jej decyzję. Jak postąpi ze zdrajcą? Czy rzeczywiście każe go stracić ku przestrodze innym? Ukażemy łaskę, żeby
Rozwiązuję twój oddział, Falbesonie. Było ciekawie. Ty oddaj swój miecz i możesz odejść. Zdrajca rzucił się do stóp królowej. Pani, okazałaś wspaniałomyślność właściwą wybitnej władczyni. Po stokroć ci dziękuję, po stokroć. Na zachód stąd są moje ziemie. Przyjedź tam, a wydam huczną ucztę na twoją cześć. I przekażę datki na dalszą walkę z wrogiem. Mewe kazała Falbesonowi dźwignąć się na nogi. Leryjscy żołnierze niechętnie rozstępowali się przed odchodzącym zdrajcą. A gdy mijał czarną Rajlę, ta splunęła mu pod nogi. No, ocalić taką fujarę to jest naprawdę masakra. To jest tu, nie? Oddział Mewe dotarł na włości Falbesona. Zdrajcy, któremu Mewe darowała życie. Widać, kurde. Ten przywitał królową z honorami. Odświętnie ubrany, trzymając w rękach tacę z bochnem chleba i solą. Pani, to zaszczyt gościć się w mych skromnych progach. Prosimy do środka. Świniak już się piecze narożnie, zaraz pośle do piwniczki po najlepsze wina. Mewe nigdy by tak nie postąpiła. Żywiła się suszonym mięsem i rozgotowaną kaszą, skłonna była przyjąć zaproszenie. Czarna Rajla była jednak temu mocno przeciwna. Królowo, wybacz, jeśli cię urażę, ale jeść ze stołu zdrajcy to głupota. Nie rób tego. Mewe zignorowała przestrogę Rajli. Ta z kolei odmówiła uczestnictwa w uczcie. Królowa weszła do dworu w towarzystwie najbliższej świty. Stół faktycznie aż się uginał od wyszukanych specjałów, a wino lało się strumieniami. Falbeson zaś wygłosił pochwalną mowę na cześć Mewe. No, ze świecą szukać podobnej władczyni, równie odważnej, wspaniałomyślnej i naiwnej. Na te słowa z przyległych pokojów wbiegli uzbrojeni po zęby Nilfgaardczycy. No nie, to by było fatalne, Mewe by tak nie zrobiła. Mewe odskoczyła od stołu, w ostatniej chwili uchylając się od posłanej w jej kierunku strzały. Chyba, że strzały po prostu dla żartów, ale raczej nie. Raczej nie. Dobra, i teraz musimy wyeliminować, to jest dosyć ciężka bitka. Ale trzeba mieć na to sposób. Nie mam zamiaru, głupio. Teraz już nie jesteś taka mocna, co? Zapłacisz za to. Falbeson. Ogrom to Mewe. Brzmi dobrze, nieprawdaż? Łap Mewe. Nie mam zamiaru tu dzisiaj umierać. To na nic. Umrzesz tutaj. Miecz paradny, Mewe. I tutaj właśnie można zdobyć broń, jeśli wygramy. Musimy wyeliminować Falbesona, czyli rozwalić tą obstawę po prostu. Mamy Gascona improwizację i Reynarda. Więc najpierw sobie zadamy obrażenia. Ty tak na poważnie? Teraz Reynardem. Jej wysokość jest wyjątkowa. O. Żeby ten miał 3, nie? I teraz go jeszcze przeniesiemy. A już zaczynało się robić nudno. Jej wysokość. Teraz już sobie będę jadł. I teraz uderzał. To szybko i boleśnie. Ten ma co jeść. Dyscyplina przyniesie nam zwycięstwo. To nic osobistego. Pyg i ten już ma teraz mniej. Reynard jeszcze sobie zdziamga. Żaden pieniądz nie śmierdzi. Pyk. I mamy jeszcze Mewę, która bije za 4 punkty. Jutro z tego, nadejdzie co lepszy dzień. Pamiętam właśnie tą najsłabszą. Spoko. Zlituj się! Oni mnie zmusili! Se, chyba żartujesz. Mewę wyszła cało z zasadzki. A Falbeson, podwójny zdrajca, skończył wreszcie tak, jak powinien. Rozpłatany mieczem w kałuży krwi. Reynard? Tak, pani? Jeśli jeszcze kiedyś będę skłonna komuś wybaczyć, zapomnieć o zdradzie,
powiedziała królowa, wycierając miecz o odświętny obrus. To przypomnij mi, proszę, o uczcie, którą wydał Falbeson. Niedługo potem królowa ruszyła w dalszą drogę, bogatsza o dobra zabrane z posiadłości wiarołomnego lorda i cenne doświadczenie. Naprawdę, doświadczenie jest świetne, żeby takim idiotom już nie ufać, nie? Mewe, miecz paradny. No i fajnie, dostajemy jeszcze właśnie broń. I teraz jesteśmy w stanie w tym przejściu zrobić wszystkie bronie, ale nie wiem, czy nie będą wybory się wykluczały. Zadaj najsłabszego. A to jest lepsze. Nie jest jakiś super, ale... Spoko. List od Falbesona. No gościu jest jednym wielkim żartem, ale naprawdę cenna lekcja, jeśli ktoś już naprawdę myślał, że coś tam dobrego będzie z tego. Więc idziemy dalej. Tutaj mamy tylko jedną rzecz i wychodzimy. No to super. Wychodzimy powoli z Edirne. Gdzie to było? No, za mną. Zdecydowanie lubimy sobie psuć morale. No i tyle, tak? No pewnie tam skrzynek nie zdobyłem na własne życzenie, ale to nie ma... Kiedy Lyryjczycy byli jakieś 5 mil od Aldersbergu, na gościńcu dotychczas opustoszałym, zrobiło się gęsto od ludzi. Chłopów, mieszczan, rannych żołnierzy w poszarpanych mundurach. Ciągnęli w przeciwną stronę, dźwigając na plecach cały swój dobytek. Aldersberg pada, pani! Powiedział jeden z uchodźców, bezradnie rozkładając ręce. Zewnętrzne mury przerwane. Król broni się jeszcze w starym mieście, ale czarni przeważą. Uciekajcie, póki możecie. Nie mamy dokąd, dobry człowieku. Powiedziała królowa, po czym spięła konia ostrogami. Za mną! Królowa ruszyła cwałem, aż wiatr wyciskał jej łzy z oczu, a w ślad za nią pognała cała liryjska kawaleria. Gościniec zadudnił od kopyt, a uchodźcy rozstępowali się na boki, tworząc korytarz dla pędzących jeźdźców. Szybciej! Szybciej! Wkrótce ich oczom ukazał się Aldersberg. Biła od niego czerwona łuna, a wiatr niósł wrzaski szczęk żelaza. Dumne niegdyś miasto obracało się szybko w popiół, palone przez złote słońce Nilfgaardu. Oddział Nilfgaardczyków zastąpił Lyryjczykom drogę. Mewe nawet nie zwalniając ścięła piechura, który próbował ściągnąć ją z siodła Rohatynu. Głowa w skrzydlatym hełmie potoczyła się po ziemi, zostawiając krwawy ślad. Do ataku! Wrzasnęła Mewe. Nie brać jeńców! Upadek Aldersbergu. Bitwa popularna. Dopóki mamy Rylę i Xaviera, to się za bardzo nie boję. No ale Nilfgaard? Zawsze spoko. Nie zatrzymacie mnie do diabła. Nie teraz. To by trzeba poniszczyć od razu. Dostałeś kiedyś kamulcem w gębę? Dobra, bo tracę od razu u niego te karty, nie? Spoko. Diady. Dobra, ten teraz nie uderzy. Będzie dobierał. Twoje życie należy teraz do mnie. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. No pewnie mi tutaj uderzy, no ale cóż zrobić. Gacz spasował. No to spoko.
całkiem spoko, ja sobie te rozkazy wszystkie ogarnę. W kółko to samo. Marnuje się w wojsku. Dobra, on się wyrzuci z tych kart. Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Ha, ha, to może zaboleć! No i git. Jeszcze ma 12, ja mam 11, mam Rayle z tym. To ja teraz pasuję. Chociaż jedną kartę bym musiał wywalić. Wale. I tak będziemy na równych. I on tam będzie tą Albę cisnął. To nie jest rozkaz. Znaczy to jest rozkaz niestety. Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. Harry Gloria. Brygada Impera dwa razy wyrzucił. To są mocne karty. Na długiej rundzie to by były chyba mocne karty, bo one za każdą jednostkę dwa punkty dostają. Za każdą jednostkę w tym rzędzie, nie? Dobra. Przestań gadać, wyciągaj broń. Szczerze, to by trzeba rozwalić, ale dobra. Alba! No, Albę to zdecydowanie trzeba rozwalić. To bardzo szybko. Jak tylko szybko się da i te rozkazy ogarniać. Reinhardzik. Kompania, naprzód, marsz! Uwaga na głowy! Tu sobie zagram jeszcze później te dwie karty. I elegancko. Wszystkie karty wyciągnę. Panie dzieju. Pancerz ich nie uratuje. Albo może mu wygrać ten meczek, więc musimy jak najbardziej cisnąć. Liria! Jeszcze nie mam. Na mewę. Na mewę po prostu przyciśniemy na 3. Raz trafiłem trepa z 200 kroków. No już zrobimy tak. Pyk. I gitara. Już jest dobrze. Im są więksi, tym łatwiej trafi. Teraz Gascona sobie zagram. Zobaczcie ile tej Alby, no masakra. To nic osobistego. Gascona. Nie mogę w ogóle rozkazów grać, bo to on tylko dostaje punkty niepotrzebnie. Wolę procent. Łatwiej uczyć. No nie, to jest niezniszczalny ziomek na rozkazy. Naprawdę. 20. Dobra. Jest git. Jest git. Pani, to była tylko ich straż tylna. A to była nasza cała armia. Liryjczykom udało się rozbić Nilfgaardzki batalion, jeden z wielu, jakie oblegały Aldersberg. Zwiadowcy przyprowadzili królowej jeńca odbitego z rąk najeźdźców. Mewę
zaczęła wypytywać go o sytuację w mieście. Czarni mordują! Król nakazał ewakuować miasto, pani, ale sam odmówił ucieczki. Zabarykadował się ze swoją gwardią na Starym Mieście, tam jeszcze mury całe. Mówił, gwardią, że będzie walczył do końca. Mewe zastanawiała się, co zrobić. Demavent, którego przybyła prosić o pomoc, sam potrzebował ratunku. Siły Nilfgaardu miały ogromną przewagę. Niewielki oddział Liryjczyków nie mógł odmienić losów oblężenia. Ale wycofać się, poddać, to nie leżało w jej charakterze. Nilfgaardczycy nie spodziewają się odsieczy. Rajla, znasz Aldersberg. Doprowadzisz nas na Stare Miasto bocznymi uliczkami? Tak, żebyśmy nie wpadli na trzon nilfgaardzkiej armii? Wojowniczka pokiwała głową i nie czekając na dalsze rozkazy, ruszyła na czoło oddziału. Reinhard odprowadził ją wzrokiem, wyraźnie zaniepokojony. A co potem, pani? Pchamy się lwu w paszczę. Więc pozostaje mieć nadzieję, że się udławi. Za mną! Za mną! Do ataku! Mury przerwane! Dolne miasto! Płomień! Setki, tysiące razy! Sobie aż pozbieram, kurde. Na rzecz. Matka była chomikiem, a twój ojciec śmierdział z kisłymi jagodami. To jest fajne nawiązanie. 5 na 9, 5 godzinek. W sumie dużo nam zeszło, nie? Czy to jest całkowity poświęcony? A, to jest całkowity. Czyli to nie jest tylko Edir, nie? No to 5 godzin mamy na dwie lokacje. O kurde, super. Super. Niech to diabli. Skorpiony. Wykorzystując zamieszanie, Mewe przedostała się wraz z oddziałem pod mury Starego Miasta. Obrońcy, widząc liryjskie chorągwie, podejrzewali podstęp. Ale kiedy spostrzegli wśród żołnierzy czarną Rajlę, natychmiast opuścili zwodzony most. Stare Miasto było dzielnicą burdeli i tanich karcz. Odwiedzaną głównie przez żaków, teraz jednak roiło się tu od żołnierzy. Przybycie Liryjczyków wyraźnie podniosło ich na duchu. Wojownicy z bratnich krajów brali się w ramiona, wymieniali opowieściami. Król Edirn Demavent też nie ukrywał radości z niespodziewanego spotkania. Mewe! Kogo jak kogo, ale ciebie się tu nie spodziewałem. Przybywasz mi na odsiecz? Szczerze mówiąc, przybywam po odsiecz. No tak, słyszałem, co się stało w Lyrii. Haniebna zdrada. Ale, jak widzisz, i u mnie nie jest różowo. Tak, ciężko nie zauważyć. Myślałem, że będziemy walczyć się wszystko jara. Równy z równym. Że stawię im czoło. 2 tygodnie. Tyle potrzebowali, żeby zniszczyć armię, którą budowałem przez całe życie. Wasza wysokość. Nie wiem, jak potoczą się nasze losy, czy ujdziemy z życiem. Ale chciałem powiedzieć, że cię podziwiam. Aha. Ewakuowałeś miasto, ale sam odmówiłeś ucieczki. Walczysz do samego końca, jak bohater. No tak, oczywiście. Król musi wszak służyć poddanym przykładem, zwłaszcza w czasie wojny. Reinhard, słyszysz ten huk? Podkute buty walą o kocie łby. Nadciągają Nilfgaardczycy. Przygotuj żołnierzy do walki. Tak jest, pani. No dobra, to tak między nami. O co chodzi? Słyszałaś przecież, bronię stolicy. Jak bohater. Demavent, błagam cię. Nie wciskaj mi tego kitu, za długo się znamy. Czemu zostałeś? Ech, Mewe, równie wścibska, co piękna. Widzisz ten budynek? A tam? Ten burdel? Purpurowe giezło? Mhm. Otóż, tylko się nie śmiej. Jestem jego bywalcem. Regularnym, rzekłbym. Jedna z tamtejszych dziewczyn, Damroka. Cudowne jest. Młodnieje przy niej. Raczej głupiejesz.
Demavent, jest wojna, a... Daj mi skończyć. Damroka zaszła w ciążę. Równo 9 miesięcy temu, już rozumiesz? Zaczęła rodzić. Wczoraj. Sama rozumiesz. Nie mogę jej tak zostawić. Nie mogę jej przewieźć, więc muszę utrzymać pozycję, póki nie urodzi. Jaka masakra, nie? A potem co? Zaprosisz Nilfgaardczyków na ceremonię nadania imienia? Nie, moja droga. Jest tu ukryty tunel, prowadzi daleko za miasto. Kiedy tylko położne przetną pępowinę, damy dyla. Demavent, ryzykujesz życie tysięcy ludzi dla jednego dziecka? Dla Benkarta? Mewe, ja bym dla niego zabił tysiące ludzi. A czy jest z prawego łoża, czy nie, to nie ma żadnego znaczenia. Ma bardzo duże znaczenie, bo albo będzie miał prawa do tronu, albo... Ja nie o tym, tylko o uczuciach, rodzicielskiej miłości. Ale ty tego nie zrozumiesz. Zawsze miałaś serce z lodu. Nie dziwne, że Willem... Pani, królu, Nilfgaardczycy atakują! Mewe, musimy wytrzymać. Parę godzin, nie więcej. Zrobię, co w mojej mocy. No, meno. Demavendowi czas na ucieczkę, pewnie, że damy. GG. Króla! Musimy ich zatrzymać! Brygadę Nausika, tak? No, dosłownie. 13, Demavent. Damy radę z tym ogniem. Ale jak to przypierniczy? Oj, katapulta. Katapulta. Chcę dostać ich głowy. Anwalnen Orde. Katapulta, proszę państwa. Ale nie, już jest po gierce, ziomuś. Biorę się do roboty. Już jest po gierce, jakbyś nie widział. Chyba coś się uratnia. Marnuję się w wojsku. Kompania, naprzód, marsz! Lewa, prawa, lewa, prawa, lewa. Niech mi coś zniszczy, kurde. No dobra, poszło. Lewe. Zbliżają się, pomóż mi do diabła! Jaren Nialeb Krufeir. Świetna bitka. Ziomuś, ty się nie rozpędzaj, tak? Z 200 kroków. Im są więksi, tym łatwiej trafić. No problem. Ale on nie ma żadnej nauziki. Dziwne, nie? Pierwsza runda. I ty masz 5, więc nie dało się tego zrobić w pierwszej rundzie, to najgorsze.
Spoko. Nawet nie sprawdziłem. Dobra. Dobra. Oj, to będzie ostra impreza. Wolę proce. Łatwiej być. Demowent 3. Er i Glair! Tylko nie to. Liria! Dobra. Weź jeszcze stwórz tam. Jest 2. Dobra, jest szansa. Wystarczy jeden strzał. Nie, S6! Haha, udało się! Wycofajcie się do tunelu, teraz! Dokładnie, wystarczy jeden strzał. Połączonym siłom udało się utrzymać stare miasto na tyle długo, by Damroka powiła królowi syna. Był zdrowy i silny. Kiedy położna klepnęła w plecy, wrzasnął tak głośno, że przekrzyczał bitewny zgiełk. Niedługo potem obrońcy opuścili miasto sekretnym tunelem. Nilfgaardczycy wściekli, że z garści wymknął im się nie jeden, a dwoje północnych władców. Zrównali Aldersberg z ziemią. Dziękuję ci. Gdyby nie ty... Na razie nie ma co tu wracać. Chciałabym powiedzieć, że nic mi nie jesteś winien, ale prawda jest taka, że potrzebuję twojej pomocy. Pomocy? Przecież widzisz. Moje wojsko jest w rozsypce. Muszę się wycofać, przegrupować. Wycofać? Gdzie? Czarni zajęli ci cały kraj. Do Redanii. Przyjmą mnie na tamtejszym dworze. I co dalej? Będziesz tam siedział i patrzył, jak kuglarz żongluje jabłkami, kiedy czarni ściągają do Edirn swoich osadników? Mewe, trzeba wiedzieć, kiedy się przegrało, a kiedy przypuścić kontratak. Nilfgaard rozciągnął front. Niedługo przyjdzie zima. Zjedzą ich koszty. Rok, dwa. Wtedy uderzymy. I okaże się, że cesarstwo to kolos na glinianych nogach. Jesteś tchórzem, Demavent. Coward! Tchórzem. Może i tak, ale zważ, że samą odwagą wojny się nie wygrywa. Trzeba żołnierzy, a tych Nilfgaard ma po prostu więcej. Ja tak nie potrafię. Więc co zamierzasz? Walczyć dalej, aż wygram. Albo czarni rozniosą mnie na strzępy. Bogowie! Żal mi twojego męża, chłop musiał mieć z tobą ciężko. Póki żył, nie narzekał. A teraz poważnie, Demavent. Naprawdę nie udzielisz mi pomocy? Żadnej? Dekret królewski. 2000 bongosów. No nie za dużo. Powiem żołnierzom, że kto chce, może iść z tobą i walczyć dalej. Ale nie rób sobie przesadnych nadziei. Są wymęczeni. Wielu się nie zgłosi. Poza tym... Znasz takie powiedzenie, jak bieda to do krasnoluda? Znam, to i wiele innych. Ale zamiast ludowych mądrości wolałabym usłyszeć konkrety. Bieda to do krasnoluda. Jak to się ma do mojej sytuacji? A tak, że tydzień drogi stąd jest Mahakam. I tysiące uzbrojonych po zęby krasnoludów, które mogłyby zaważyć na losach wojny. Tak, gdyby tylko nie były sławetnie obojętne wobec ludzkich konfliktów. Nie udzielą mi pomocy. Ba, nawet mnie tam nie wpuszczą. Chyba, że pokażesz im to. Ołowiany pierścień. Symbol przyjaźni, który otrzymałem od... Ołowiany pierścień z Dark Souls. Nie mówię, że przyjmą cię z otwartymi ramionami, ale będą musieli wysłuchać, a to już coś. Cóż, nie pogardziłabym krasnoludzkimi piechurami. Zrobię, jak mówisz. A przynajmniej spróbuję. Świetnie. Dam ci przewodnika, a raczej przewodniczkę. Rajla? Tak, wasza wysokość. Wiele razy byłaś ze mną w Mahakamie, znasz ichniejsze drogi.
Chcę, żebyś zaprowadziła tam królową Mewę i jej oddział. To będzie zaszczyt, wasza wysokość. Wyślę przodem posłańców, żeby krasnoludy oczekiwały waszego przybycia. A póki co, powodzenia, Mewę. Mam nadzieję, że któregoś dnia to my zatańczymy na kurhanie cesarza Emhyra. Dobrze, ale to ja będę prowadzić. Oczywiście. Żegnaj, królowo. Mewę opuszczała Aldersberg w złym nastroju. Demavent, zamiast udzielić obiecanej pomocy, odesłał ją do Mahakamu. Drogę na zachód oświetlały najpierw łuny płonącego miasta, a potem dogorywające zgliszcza przydrożnych wsi. Wiadomo już było, że wojna z Nilfgaardem rozgorzała na dobre. Każdy nieznajomy traktowany był jak wróg, a gościnni zazwyczaj Edirńczycy zatrzaskiwali drzwi na głucho. Nastroje w oddziale były posępne i nie poprawił ich nawet widok majaczących w oddali gór. Wędrując przez popioły, Mewę wkraczała na ziemię krasnoludów.